Cześć, witamy na kanale Kof Garage. Dzisiaj kolejny film z serii Test produktów z marketu. Zapraszamy. Dzisiejszy produkt też jest film 4Car. Jest to czernidło do zderzaków. Bardzo dobrze nadaje się też do opon, ale to zobaczycie później. No ale tak, przetestujemy też to na zderzaku i na oponie właśnie. Zobaczymy, jak działa. Miejmy nadzieję, że to nie będzie zbyt krótki test i że to się nada. Naszym dzisiejszym autem testowym będzie T4. Tutaj mamy już umytą oponę, przygotowaną do czernienia. No i tutaj mamy plastikowy kawałek zderzaka. Także ten narożnik będziemy smarować tym czernidłem. No bo jest dosyć wyblakły, więc efekt powinien być dobrze widziany. No i co? Chyba zabieramy się za robotę. Najprawdopodobniej ten był zmieniany po prostu na inny, bo on jest taki szary. O, ten jest oryginał chyba. Albo właśnie na odwrót. Albo na odwrót. Może ten jest stary, a ten był wymieniany. No nic, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Środek przed użyciem trzeba wstrząsnąć, tak się producent tego po nasmarowaniu nie trzeba nigdzie polerować, nic tu nie trzeba robić, po prostu wystarczy poczekać do wyschnięcia. No i co, nakłada się na umytą powierzchnię, także ta jest umyta, ale mniej, a koło jest umyte bardziej. Także zobaczymy, ale teoretycznie to jest właśnie do zderzaków, a nie do opon, także to testujemy, będziemy smarować i zostawiać do wyschnięcia. Narożnik mamy już posmarowany, zostawiliśmy trochę miejsca nieposmarowanego, żeby było widać różnicę. No w każdym razie jeszcze trochę to musi przeschnąć, więc przejdziemy teraz do opony, a potem pokażemy Wam efekt finalny. Opona jest lekko mokra jeszcze, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać. Zrobimy mniej więcej gdzieś ten napis, a jak opona nam całkiem wyschnie, to zobaczymy po prostu, jaki jest efekt. Czy to coś w ogóle daje. Ogólnie tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest taka gąbeczka, która myślę, że jest w sumie całkiem spoko dozownikiem, bo właśnie przynajmniej do opon się to fajnie nadaje, robi się taka pianka, którą potem sobie rozsmarowujemy, a jak tutaj ta opona jest taka, że tak powiem, nacinana, tak, ma takie kreseczki, no to można dzięki temu tą pianę wszędzie tutaj w najdrobniejsze zakamarki wetrzeć. Więc jest spoko. Może jeszcze trochę. O, tu spróbujemy tej kostki pomazać z boku. Tak, żeby efekt był bardziej wyraźny. Takie jeszcze spostrzeżenie moje. Wydaje mi się, że przydałaby się też do tego szmatka, żeby nadmiar z kolei tej piany, która się robi, ścierać. Ale zobaczymy. Ona i tak powinna zniknąć sama, tam się jakoś. Powiedzmy, że wsiąknąć albo wyschnąć po prostu, może o. No i dobra, także mamy tutaj ten kawałek opony pomazany, poczekamy, niech to wszystko przeschnie i porównamy efekt, jak było przed, jak było po. Tutaj będzie widać po prostu tą nieruszaną część opony, tutaj na napisie jest ta posmarowana, więc myślę, że efekt będzie widoczny. Co jeszcze warto powiedzieć, jak widać, zresztą zderzak dość mocno zmienia swój kolor, więc jak mamy jakieś zadrapanie, nie wiem, załóżmy po środku, tak, no i maźniemy tym, to będzie widać dużą różnicę koloru po prostu. I tak jak są te miejsca tutaj, czy właśnie środek lampki, no ciężko jest to zrobić tym środkiem, więc
trzeba by było to najlepiej zdjąć po prostu albo coś, no ale jeśli chcemy to zrobić na szybko takim małym czernidłem, to raczej średnio się to nadaje do takich miejsc właśnie, w których na przykład no, ciężko dojść, tak? A wydaje mi się, że to jest dość ważne, żeby zegar pomalować cały ze względu na to, że kolor po prostu mocno się zmienia. Zobaczcie, już zderzak nam przesekł, ale właśnie ta piana, która została, po prostu no, zostawia takie brzydkie zacieki, więc tak jak wcześniej już mówiłem, warto mieć szmatkę i przecierać po prostu na bieżąco, tak żeby wygładzić jakby tą powierzchnię tego czernidła. No ale jak sami widzicie, efekt po wyschnięciu jest naprawdę niezły, aż zaskakująco dobry. No bo o, zwróćcie uwagę, jak czarna jest powierzchnia tutaj, a jak blada jest tutaj, nie? Także naprawdę myślę, że tutaj środek fajnie działa. No, tak jak o, tu Mikołaj mówił, wnętrze lampki, no dużo kontrastuje. Zresztą dół też nie był robiony, tylko ta górna część tego narożnika. Ale też fajnie wyszedł efekt na oponie, bo o, zobaczcie. Robiony kawałek to był ten z napisem, czyli tutaj. No i opona jest czarna, mimo że już przeschła, no to ta umyta część tylko jest wciąż szara, a ta, którą robiliśmy, jest czarna, ładna. Także naprawdę środek myślę, że się fajnie spisuje, zarówno na zderzakach, jak i na oponach, mimo że nie jest do tego przeznaczony. No i trzeba mieć specjalną szmatkę, bo jak widzicie, to już raczej się nie będzie nadawać za niedługo do niczego, jeśli przetrzemy taką szmatką przynajmniej, myślę, że 3 razy albo raz cały zderzak, to raczej szmatka będzie się już nadawała tylko do czernidła. No to teraz czas na podsumowanie. No i co, jakąś tam ocenę. A jeszcze o ocenie to cena produktu może. Czernidło kosztuje 9 zł. Jest to jeden z tańszych produktów, które testowaliśmy, jak nie najtańszy. W zasadzie najtańszy. I specjalnie też wybraliśmy właśnie czernidło, które jest najtańsze, żeby sprawdzić, ile to jest warte. No i ogólnie tutaj te pudełeczko, pojemniczek ma 100 ml. Zeszło, nie wiem, 5, 10. Także wydajność tego jest naprawdę niezła. Myślę, że wystarczy jeszcze spokojnie na parę miesięcy, a pewnie co jakiś czas trzeba będzie odnawiać te powierzchnie, żeby efekt się utrzymywał. W każdym razie, jak widzieliście, produkt fajnie działa. Mnie zaskoczył naprawdę mocno, szczególnie na oponie. Fajnie to wygląda, mimo że nie jest do tego przeznaczony, nie? Ale na zderzaku też wyszło nieźle. Z takiej bardzo szarej powierzchni zrobiła nam się naprawdę czarna, więc jest spoko. Także ode mnie ocena, myślę, 5 na 5, szczególnie biorąc pod uwagę cenę produktu. No ja tutaj myślę, że 4, ze względu na to, że jednak ten dozornik mógł być na przykład pod jakimś ukosem chociaż, żeby dało się go wsunąć i wtedy te powierzchnie przy te niedostępne zrobić, bo z tą okrągłą końcówką nigdzie tego nie możemy wsunąć, tak jakby dojść w te miejsca, no, które przydałoby się zrobić, a się nie da po prostu. No może tak, to faktycznie może być jedyna wada tego produktu, że nie da się dojść w ciężko dostępne miejsce. Dzięki za obejrzenie tego filmu, to już koniec testu. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, a my się z Wami żegnamy, trzymajcie się, siema! Siema.